Ludwik Maria Brignone de Montfort. Jak odmawiać różaniec? Wiara. Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa Chrystusa: wszystko, o co w modlitwie poprosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 11, wiersz 24 oraz Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 8, wiersz 13. Jeżeli potem wśród was jest ktoś, kto potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga. Niech prosi jednak z wiarą, bez żadnej wątpliwości. List świętego Jakuba, rozdział 1, wiersz 5-6. Kto odmawia różaniec, zostanie mu udzielone, o co prosi. Pokora. Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik. Klęczał on na ziemi, nie na jedno kolano lub na ławce, jak pyszni ludzie światowi, stał w głębi kościoła, a nie w sanktuarium, jak faryzeusz, miał oczy pochylone ku ziemi, nie ośmielając się patrzeć w niebo, a nie z głową w górę, patrząc tu i tam jak faryzeusz, bił się w piersi, uznając się za grzesznika i prosząc o przebaczenie: o Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18, wiersz 13, a nie jak faryzeusz, który modląc się chwalił się ze swoich dobrych czynów i gardził innymi. Uważaj, by nie naśladować pysznej modlitwy faryzeusza, która go uczyniła jeszcze bardziej zatwardziałym i przeklętym, naśladuj natomiast pokory celnika, która uprosiła mu odpuszczenie win. I jeszcze unikaj wszystkiego, co trąci nadzwyczajnością. Uważaj, by nie prosić i nie pragnąć nadzwyczajnej wiedzy, wizji, objawień i innych łask cudownych od Boga danych czasem jakiemuś świętemu, wiernemu różańcowi. Sola fides sufficit. Wystarczy sama wiara, teraz kiedy Ewangelia święta i wszystkie nabożeństwa i praktyki pobożności są wystarczająco ustalone. Nie opuszczaj nigdy najmniejszej cząstki różańca w chwilach oschłości, niesmaku, smutku. Dałbyś dowód pychy i niewierności. Natomiast jako dzielny naśladowca Jezusa i Maryi odmawiaj chociaż w oschłości, to znaczy bez widzenia, bez smakowania, bez czucia niczego, Ojcze nasz i zdrowaś, rozmyślając najlepiej jak tylko możesz tajemnicę. Ufność. Na koniec módl testerel się z wielką ufnością, bazując na dobroci i nieskończonej wspaniałomyślności Boga i na obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody i wina, które płyną nieustannie do serca tego, kto się modli. Największym pragnieniem Ojca Przedwiecznego w stosunku do nas jest to, aby nam przekazać zbawcze wody swojej łaski i swego miłosierdzia. Prosząc o łaski pfor dolarna sprawiasz mu przyjemność. Przyjemność większą od tej, jaką może dać matce jej własne dziecko. Modlitwa jest kanałem łaski Bożej, za jej pośrednictwem powinniśmy czerpać u Bożego źródła, jeżeli my nie zbliżamy się do Jezusa przez modlitwę, co jest obowiązkiem wszystkich dzieci Bożych. On użala się nad tym z miłością: do tej pory nie prosiliście o nic w imię moje, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 7. Co więcej, aby zachęcić nas do większej ufności w modlitwie, zapewnił nas, że Bóg Ojciec da nam wszystko, o co Go poprosimy modląc się w Jego imię. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wiersz 23. Wytrwałość. Do ufności dołączamy wytrwałość. Tylko ten, kto wytrwa w proszeniu, szukaniu, w pukaniu, otrzyma, znajdzie, wejdzie. Nie wystarczy prosić Pana Jezusa o jakąś łaskę przez miesiąc, przez rok, przez 10 lat, przez 20 lat. Nie trzeba ustawać, prosić aż do śmierci i być pewnymi, że się otrzyma to, o co się prosi dla własnego zbawienia, choćby się nawet umarło. Pan Bóg okazuje swoją miłość w tym, że każe nam prosić i szukać przez długi czas łask, które pragniemy otrzymać. Co więcej, im bardziej jest cenna łaska, którą chce nam dać, tym więcej opóźnia się z daniem jej. Czyni tak. Po pierwsze, aby dać nam ją obfitszą. Po wtóre, aby osoba, która ją otrzymuje, ceniła ją. A po trzecie po to, aby ta osoba, po otrzymaniu jej uważała bardzo, by jej nie utracić. Nie ceni się bowiem bardzo tego, co się uzyska w jednej chwili, albo za małą cenę. Wytrwaj więc, drogi bracie, od różańca, w proszeniu Boga przez różaniec święty o wszystkie łaski duchowe i cielesne, których potrzebujesz, w szczególny sposób mądrości Bożej, która jest skarbem niewyczerpanym. Księga Mądrości, rozdział 7, wiersz 14. I nie wątp, prędzej czy później otrzymasz ją, byleś tylko nie przestał odmawiać różańca i nie zniechęcił się w pół drogi. Długą drogę musisz jeszcze przebyć. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 29, wiersz 7.
wiele burz do przetrwania. Zanim się zbierze dosyć skarbów na wieczność i wiele Ojcze nasz i zdrowaś, aby zdobyć niebo i uzyskać piękną koronę, która oczekuje na wiernego brata odróżańca.